Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku vlogowym. Rozpoczynam tego vloga z pokładu Dacia Jogger, najnowszego modelu rumuńskiej marki. Test tego samochodu pojawi się w niedzielę i został przesunięty, żeby był jak najszybciej, bo dużo osób interesuje się tym modelem, dużo osób jest zainteresowanych zakupem, jest ciekawych, jak ten samochód wygląda, jak się sprawuje, dlatego postanowiłem, że ten test dodam w pierwszej kolejności. Ale nie o tym chciałem tego vloga nagrać. Jak zauważyliście ostatnio, na moim kanale pojawiła się nowa playlista 300 MadMix Stories o historiach pracowników z mojej firmy, w której pracuję, w której pracowałem, na którą nałożona została sankcja. Jednak zauważyłem, że zaczęło Was to irytować, że dodaję na ten kanał motoryzacyjny takie rzeczy, więc uspokajam Was, już nie będę tego robił i przepraszam. W ten sposób chciałem po prostu pomóc firmie i kolegom i koleżankom z pracy, no ale rozumiem, nie chcecie tego oglądać na tym kanale i w sumie nie zmuszałem Was do tego. Myślałem, że po prostu jak ktoś nie chce tego obejrzeć, to po prostu nie będzie klikał. No ale okej, nie będę tego dodawał więcej po temacie. A ja właśnie jestem w Dacia Jogger z tego względu, że jadę odebrać paczuszkę. Niestety nie jest to paczuszka z motogadżetami, na którą już czekam, ostatnia paczuszka z 5. Cały czas czekam, niestety dalej nie ma tej paczki i nie mogę Wam więcej powiedzieć, jak zgarnąć te gadżety i tak dalej, ale ta paczka jest ważna, ponieważ te gadżety będzie najłatwiej zgarnąć, te, które teraz przyjdą. Dlatego cały czas czekam, żeby nagrać dla Was odcinek, czekam, aż przyjdzie ta paczka. Ale przyszło coś innego i jak tylko odbiorę to, to Wam pokażę. I jestem przy paczkomacie. Oczywiście odbieram przez apkę, bo tak jest szybciej. No i dwie paczuszki odebrane. Jak tylko podejdę do samochodu, to postaram się otworzyć je w samochodzie i Wam pokażę, co zamówiłem. Tak poza tym jadę do wkładomatu, ponieważ muszę zamówić sobie nową oś do przyczepki, bo jak widzieliście może w drugim odcinku, ta oś okazała się być niesprawna i jedno koło było skoszone, przez to jak nią jechałem, to ocierało to koło, no i hamowało mi przez to przyczepkę. Dlatego postanowiłem, że wymienię oś, nie będę się bawił z regeneracją, bo to jest bez sensu, nowa oś kosztuje 700 zł, a będę miał ją na lata i z gwarancją. A skoro robię już taki remont, to moim zdaniem bez sensu jest oszczędzać, przynajmniej na czymś takim, bo to jednak jest bezpieczeństwo nasze. Tak więc idę do wkładomatu jeszcze po drodze i będę dzisiaj zamawiał oś na kempingi Olsztyn. I tak wyglądają paczuszki, jedna jest bardzo malutka, ale bardzo ważna dla mnie i ma związek z testem samochodów, chociaż druga też. Ale to zaraz Wam pokażę, mam nadzieję, że się uda odpakować i wtedy Wam to pokażę. O, w fajnym pojemniczku jest ta paczuszka, a raczej ta rzecz. I tu jest ta główna rzecz. Mam nadzieję, że to wyszło tak, jak być powinno, bo nawet nie rozmawiałem za bardzo z wykonawcą tego, ale chyba już widzę, że to jest za duże i będę to musiał przyciąć. No, ale... Dobra, patrzcie. Nie są to naklejki, a są to magnesy MotoŚwiat. Po co mi one? Ano po to, że jak testuję samochód, żeby na nim też była informacja, że jest testowany przez MotoŚwiat, że nim jedzie MotoŚwiat, bo to jest dla mnie dodatkowa reklama i też informacja dla innych, że jak zobaczą taką naklejkę na właśnie choćby nowym joggerze, no to wejdą na ten kanał i faktycznie zobaczą test tego joggera. Więc dlatego tak postanowiłem, że to zamówię, bo to nie jest duży koszt, a myślę, że to się przyda. No dobra, otworzyłem paczkę trochę jak małpa, no ale nie miałem tutaj żadnego noża, ani też nożyczek. Otwierałem to kluczem i rękoma, dlatego też tak. No i pokażę Wam, co to jest, ta druga paczka. Ona też jest związana właśnie z samochodami, a raczej z testowaniem ich. Uwaga. Proszę bardzo, decybelomierz. Urządzenie do pomiaru głośności. Z tego względu, bo postanowiłem, że skoro teraz odbieram te samochody z parku prasowego i chcę tych samochodów testować jeszcze więcej, żeby troszkę rozwinąć ten kanał, bo na tym mi bardzo zależy i kładę na to nacisk ostatnimi czasy, to postanowiłem, że to będzie fajny dodatek podczas testów, żeby sprawdzać poziom głośności. I pierwszy poziom głośności sprawdzimy już w Dacia Jogger. A pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ten decybelomierz po wyciągnięciu z pudełka. Wybrałem taki model, który łączy się z telefonem poprzez Bluetooth, dzięki czemu po zainstalowaniu aplikacji odpowiedniej będę mógł sobie zapisywać więcej pomiarów przez telefon i myślę, że to też będzie fajne. Tu oczywiście jest nakładka, którą się nakłada tutaj na mikrofon.
czy ten czujnik, zwał jak zwał, ale to jest chyba mikrofon. Nie wiem, czy to się jakoś inaczej fachowo nazywa. I od teraz taki decybelomierz wleci do testów. A jeszcze Wam pokażę te magnesy, które zamówiłem, jak już wyglądają na samochodzie, bo je założyłem. I wygląda to w ten sposób na drzwiach oraz na tylnej klapie. Tak, wiem, samochód jest brudny, ale pod magnesem jest wyczyszczone, więc spokojnie, nie zarysowałem furki. I jeszcze tutaj. Tak, żeby po prostu, tak jak mówię, ludzie wiedzieli, że ten dany samochód testuje Motoświat. Albo po prostu, jeżeli się zainteresują właśnie takim modelem, że jak wejdą na kanał, to będą widzieć, że faktycznie ten model na tym kanale się znalazł. Dlatego myślę, że to jest fajna opcja. Dla mnie też dodatkowa reklama, jak wspomniałem. Dobra, idę teraz do tego wpłatomatu wpłacić kasę i zamawiam oś do przyczepki. No i chyba Wam wszystko już przekazałem w tym vlogu, co chciałem. Nie będę go sztucznie przedłużał niepotrzebnie. Tak więc podsumowując jeszcze raz, nie będzie więcej tych odcinków na temat sytuacji firmy. Więc spokojnie, nie obawiajcie się. A w najbliższą niedzielę wyczekujcie odcinka z nową Dacią Jogger. Myślę, że warto sobie zobaczyć ten test, bo jest to bardzo ciekawy model, który oferuje naprawdę sporo. I to tyle w tym vlogu. Mam nadzieję, że taki odcineczek Wam się spodobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, zasubskrybować ten kanał i nacisnąć dzwoneczek. A my, jak zwykle, widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego. Cześć!